zależą od osobowości, emocji lub motywacji. Mogą być naturalne lub długo trenowane. Duże znaczenie posiadania ich ma to, że można ich używać w każdym aspekcie swojego życia. Pomaga nawiązać lepsze relacje z ludźmi. Jednym z przykładów takiej kompetencji jest umiejętność pracy w zespole. Rozwiązywanie problemów to kompetencja ważna nie tylko w życiu zawodowym, ale też w osobistym. I każdego dnia mierzymy się z różnymi typami problemów, które wymagają rozwiązań. I rozwiązywanie problemów kojarzy nam się zazwyczaj z czymś niemiłym, trudnym, czasem nawet wywołuje bardzo negatywne emocje. I radzenie z takimi problemami może być jednak łatwe, jeśli wiemy, jak odpowiednio się do tego zabrać. I pomóc nam mogą w tym różne strategie. I strategia rozwiązywania problemów jest czymś odmiennym. Jest to konstruktywny proces myślenia, skupiony na znalezieniu efektywnych sposobów poradzenia sobie z daną sytuacją. Moją umiejętnością jest myślenie krytyczne i to bardzo mi się przydaje w moim życiu, ponieważ ja bardzo lubię zadawać pytania, lubię być obeznana w różnych tematach i jeśli ktoś mną stara się jakby manipulować, to ja to wyczuwam i nie działam emocjami, tylko staram się z tą osobą jakby porozmawiać i no, jestem po prostu czujna na to wszystko. Kreatywność jest kompetencją miękką, która występuje u nas na poziomie geniusza już od najmłodszych lat. Jest to nasza wrodzona umiejętność, lecz gdy nie jest rozwijana, po prostu zanika. Kompetencja ta przydała mi się w tym projekcie podczas wymyślania różnych aktywności, na przykład gotowania. Wtedy również użyłam jej, wymyślając różne przepisy oraz modyfikując je. W przyszłości kreatywność będzie odgrywała dużą miarę w naszym życiu, ponieważ pracodawcy są skłonniejsi zatrudniać właśnie takie osoby, ponieważ pomagają im one w wymyślaniu coraz to nowszych modeli różnych produktów, dzięki czemu firma będzie wyżej w rankingu. No dobra, to najpierw musisz znaleźć ten wzór, co zapisz, no, że a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat, nie? I se tam zapisałaś, no. I se podstawy, że na przykład, no, w tym podpunkcie b, albo a najpierw zrób, no, bo nie zauważy. No dobra. I robisz tak, że 20 do kwadratu, no, plus b...
Zarządzanie ludźmi jest to jedna z ważniejszych kompetencji miękkich w przypadku lidera, który przewodzi całą grupę i prowadzi ją do celu. Dobry lider powinien potrafić dobrać do każdego taką część pracy, żeby każdy dobrze czuł się w swojej roli i żeby wydobyć ze wszystkich to, co najcenniejsze. Kompetencja bardzo przydała mi się w tym projekcie. Planowałam spotkania, żeby każdy mógł się na nich pojawić i właśnie dobierałam daną część pracy do każdego, bo wiadomo, że każdy ma inne umiejętności. W przyszłości przydaje się ona szczególnie, gdy w naszej pracy działamy w grupie. Pozwala na wysunięcie się naprzód i właśnie zostanie liderem, który ma bardzo odpowiedzialną, ale i dobrze opłacalną rolę. Moją kompetencją miękką jest współpraca. I współpraca to jest praca zespołowa, praca kilku osób w grupie. Jest to umiejętność wykonywania zadań i wspólnego rozwiązywania problemów, jakie napotkamy na drodze. I poprzez współpracę uczymy się kompromisu, poprawiamy relacje z ludźmi, poprzez poznawanie ich, poprzez rozmowę. I gdy pracujemy w zespole, to dostajemy szybsze i lepsze efekty, niż jakbyśmy musieli to wszystko robić sami. Mamy więcej propozycji, więcej pomysłów do zrealizowania i teraz jak pracujemy nad tym konkursem, też razem współpracujemy. Inteligencja emocjonalna, kompetencja miękka, dzięki której możemy dobrze panować oraz wykorzystywać swoje własne emocje w dobrym znaczeniu. Dzięki takim emocjom możemy dobrze radzić sobie ze stresem, rozwiązywać swoje konflikty z rówieśnikami, mieć z nimi dobre relacje, w osiąganiu celi oraz w szybkim i świadomych podejmowaniach decyzji. Żeby wszyscy widzieli, co się nagrywa i nie przeklinajcie, jak coś wiecie, nie? Weronika, ha, słyszysz? No, no, kocham cię. Teraz przyjdzie do sztuczny na piach, jak mam wy! A ty robisz pizzę na czacie. Ej, zostaw. O, to pan od zmywarki też będzie na filmiku. Ale co to ma? No, fajną, fajną książkę czytałem, no. Harry Potter, no, polecam. Moją kompetencją miękką jest rozsądek i podejmowanie decyzji. Decyzje w naszym życiu stanowią dużą rolę do naszych marzeń, jak i naszej przyszłości. Na co dzień nasze decyzje mają małą wagę, lecz czasem musimy podjąć ważną decyzję, tak jak i nawet wybór szkoły średniej. Żeby podjąć właściwą decyzję, musimy się zastanowić nad jej skutkami, jak i podjąć ją sami. Hejka, ja nazywam się Justyna i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o pewnej kompetencji, czyli zorientowanie usług na klienta. I w tej kompetencji najwięcej jakby chodzi o to, że to jakby trzeba jakby przytrzymać przy sobie klienta, czyli jakby go zachęcić, żeby na przykład był przy Was i na przykład na jakichś, na przykład, nie wiem, współpracujących, żeby oni zostali przy nas i po prostu jakby nam z nami pracowali. I firma jest zorientowana na klienta, czyli podejmuje też decyzję, głęboko rozważa wpływ, jaki będzie miała na klientów. I na przykład dzisiaj ludzie są jakby bardziej świadomi konsumentami niż kiedykolwiek. Klienci oczekują na przykład skierowanej na nich uwagi i jakby chcą, żeby ten usług, żeby pracownik, znaczy usługodawca, jakby większą uwagę na nich poświęcał, żeby po prostu one przebiegały w sposób błyskawiczny i bezproblemowy. Dziękuję. Dziękuję. Ej, bo mi opuszczaj, to jest przykro.
kompetencją miękką, którą ma zamiar przedstawić, są negocjacje. I aby coś wynegocjować, musimy to dokładnie przemyśleć, a nie działać pod wpływem emocji, bo może doprowadzić to do kłótni, czego byśmy nie chcieli. W tym projekcie negocjacje przydały mi się m.in., gdy wymyślaliśmy pomysły, które chcielibyśmy wykorzystać. Wiadomo, każdy wymyślił swój pomysł i chciał, aby został on zrealizowany, co niestety nie było możliwe, ponieważ pomysłów było za dużo. Musieliśmy to dokładnie przemyśleć oraz wybrać, które pomysły jesteśmy w stanie zrealizować i które są po prostu najlepsze. Ale negocjacje przydają się także w życiu codziennym, na przykład gdy musimy wysprzątać dom, to możemy negocjować, które obowiązki samemu się wykona, a które wykona ktoś inny z rodziny. Elastyczność poznawcza jest to kompetencja, która przyda nam się w nauce i w rozwiązywaniu problemów. Polega ona na znajdowaniu innego wyjścia z sytuacji, gdy pierwsze rozwiązanie nam nie działa. Chcemy zjeść batona. Szukamy go i się okazuje, że zjadła nam go siostra, czy brat, czy ktoś tam. No i idziemy do sklepu panowego, krzyczemy na siostrę, czemu zjadła nam tego batona, albo szukamy innej przekąski. No i musimy zdecydować, które nam odpowiada najbardziej, które rozwiązanie wybierzemy. Postanowiliśmy się spotkać, mimo że też spotykamy się na Teamsie, to dzisiaj jest śliczna pogoda i spotkaliśmy się w rzeczywistości. Dzień dobry, nazywam się Maria Pajor, jestem wychowawcą klasy 8A Szkoły Podstawowej w Bielogłowach, która przystąpiła do konkursu Zawodowa Współpraca organizowanego przez Branżową Szkołę Praktyk w Bielogłowach. Na pewno kompetencje miękkie wykorzystywane podczas tego projektu uświadomiły moim uczniom, że nie wszyscy ludzie są w stanie prawidłowo, dobrze zarządzać innymi, że nie wszyscy potrafią myśleć krytycznie, a także nie każdy jest dobrym negocjatorem. Podział i poszukanie w sobie konkretnej kompetencji miękkiej uświadomił moim uczniom, jak ważne jest zastanowić się nad samym sobą i jak ważne jest rozwijanie każdej z tych kompetencji, ponieważ czy jesteśmy dorosłymi i musimy współpracować z innymi ludźmi, czy jesteśmy dziećmi i musimy współżyć w jednostce klasowej, to każda z tych kompetencji miękkich jest bardzo ważna. Rozwiązywanie złożonych problemów przydaje się w każdej sytuacji życiowej. Myślenie krytyczne jest bardzo przydatne. Kreatywność, zarządzanie ludźmi, współpraca, inteligencja emocjonalna, rozsądek i podejmowanie decyzji, a także zorientowanie na usługi, negocjacje i elastyczność poznawcza, to są te rzeczy, które powinniśmy rozwijać, aby dobrze współpracować z innymi ludźmi, aby dobrze zrozumieć drugiego człowieka i abyśmy żyli w lepszym świecie, bardziej nastawionym na relacje, na to, na co właśnie moi uczniowie zwrócili uwagę podczas każdego ze spotkań. Jestem zadowolonym wychowawcą, usatysfakcjonowanym wychowawcą, ponieważ uważam, że moja klasa projekt przygotowała kompetentnie i prawidłowo. Bardzo się cieszę również, że mieli możliwość wziąć udział w takim projekcie i w takim konkursie, dzięki czemu mogli trochę lepiej poznać siebie i bardziej zacieśnić relacje klasowe, a także relacje, które rozluźniły się niestety podczas zdalnej edukacji. Dziękuję serdecznie. Zarządzanie ludźmi jest to jedna z mniejszych kompetencji miękkich. Aha, no to żebym powiedziała, co wiedziała. Ej, bo musicie coś mówić. Elastyczność poznawcza to jest kompetencja, która przyda nam się w nauce i... Pan, co w sobotę? I potem co później w maju? Dobra, jaki film oglądamy? Możecie wybrać. A,
Kraina lodu, kraina lodu, kraina lodu! Tam będzie Olaf, ja tego jestem pewna, ja to chcę. Jezus. Dobra, możemy oglądać bajkę, ale jakąś taką... Ciąga! Biedronka i czarny kot! Czarny kota! Się! Gumisie harcują po lesie. Może się spotykamy na Teamsie, postanowiliśmy. Daj, mogę ja! Kompetencją miękką, którą mam zamiar przedstawić, są negocjacje. I negocjacje przydają nam się w życiu. Zdecydowanie ten film chyba nie pasuje do tego. Jo! A jedzenie mi się zgniotło! Postanowiłyśmy się spotkać. Oczywiście. Ja z niej już nie nagrywam. Ej, Maryśka nie może wejść i ktoś się wyrzucił. To jest przykre.